I witam Państwa serdecznie. Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. Remelus też jest tutaj ze mną. Dwa miesiące temu mieliśmy taką inicjatywę, że wydaliśmy manifest, deklarację o przyszłości Europy, która bazuje na suwerenności. Mam nadzieję, że ten manifest też dotarł tutaj do Państwa na język węgierski. Myślę, dla mnie to jest bardzo ważny dokument. Brexit to oznacza oczywiście końcówkę czegoś, koniec tej Unii Europejskiej, jak ją znaliśmy. Chciałbym pogratulować organizatorom tej konferencji, bo myślę, że ci wszyscy tutaj reprezentanci, którzy są obecni, znakomicie reprezentują tę nową drogę, którą my też chcielibyśmy zrealizować. W tym momencie jest taki slogan: wszystko wam, ale bez was. A motto CEF-u: nic o nas bez nas, to jest dokładnie coś innego. Druga rzecz, o czym chciałbym mówić. Unia Europejska w tym stanie, w którym teraz obecnie się znajduje, wprawdzie już działa wbrew własnym walorom. Przecież traktat rzymski mówi o tym, że Unia Europejska musi własnych obywateli chronić, a jeśli teraz to będzie kontynuować, co teraz się dzieje, to suwerenność narodów europejskich będzie zagrożona. A trzecia kwestia, o czym chciałbym mówić, to ten temat, o którym mój kolega z Polski też wspomniał. Ekologia, ochrona środowiska oznacza, że techniczne inwestycje są manipulowane, powiedzmy, na przykład jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to muszą być jakieś inwestycje. To jest kwestia globalna, więc potrzebne są globalne rozwiązania. Ja całkowicie się sprzeczam z tą myślą. Nie zgadzam się z tą myślą. Myślę, że biodywersalność, zróżnicowanie biologiczne, ekologia i kwestia ochrony środowiska przede wszystkim zależą od rodzin. Od rodzin. Jak nauczamy naszych dzieci chronić środowisko i naszą planetę? I jeśli w szerszym znaczeniu możemy myśleć, to trzeba najlepiej to się da rozwiązać, obronę środowiska, ochronę w ramach obrębie poszczególnych państw. Jeśli chcemy to globalnie, tę kwestię analizować, to nie będzie to rozwiązane pozytywne. Widzimy też, jeśli chodzi o kwestie tak zwanych więcej Europ, wielu Europ. Widzimy, że Europa odniosła wielkie fiasko, w jaki sposób całą pandemią uporała się. Nijak się nie uporała. Widzimy, że te instytucje europejskie nie dają suwerenności instytucjom narodowym i państwom narodowym. Rzeczywiście potrzebujemy
większe organizacje, bardziej zorganizowany świat, ale bazą musi być społeczeństwo obywatelskie do tego, a nie instytucje Unii. Unia Europejska teraz bazuje na państwach, które są ekonomicznie i finansowo mocne. I jeśli bierzemy pod uwagę kraje od Indii, to poprzez Europę, od Wenezueli do Ameryki, wszędzie kraje suwerennie starają się wzmocnić własne gospodarki, ekonomię. Ja sądzę, że własne inwestycje narodowe musimy chronić. I nie tylko naszych konsumentów, ale naszych pracowników, naszą klasę średnią musimy bronić. Kilka związków zawodowych w Europie systematycznie, metodycznie stara się zburzyć małe i średnie przedsiębiorstwa, klasę średnią, lokalną ekonomię. Chcę obsługiwać firmy multinacjonalne. I te multinacjonalne firmy są wspierane wieloma miliardami dolarami. I Unia Europejska wspiera te starania. Jeśli bardziej się przyjrzymy, te sprzeczności Europie, to możemy teraz zwrócić uwagę, podkreślić, co było w tej deklaracji, w tym manifestie. Musimy zwracać uwagę na to, co większość naszych obywateli wygłasza. Musimy dać głos tym ludziom, którzy w tym momencie są zagłuszani. Kto? Wielkie korporacje i media. Druga rzecz. Musimy oddać poczucie odpowiedzialności państwom, narodom suwerennym, żeby w obrębie własnych granic mogli decydować i brać za to odpowiedzialność. Musimy zmusić jakoś Komisję Europejską, żeby zaakceptowała to, że nie ma władzy pozagranicznej. Musimy jakoś ograniczyć władzę instytucji Unii Europejskiej, ponieważ nie ma demokracji bez reprezentowania woli poszczególnych obywateli. Więc trzeba jakoś ograniczyć władzę instytucji Unii Europejskiej. To, co my podpisaliśmy w traktacie z Marrakeszu, w porozumieniu w Marrakeszu podpisaliśmy, że każda kobieta i każdy mężczyzna na świecie mógł się osiedlić w każdym kraju na świecie. My chcemy to ograniczyć. Więc to, co my podpisaliśmy, to jest to, żeby w obrębie własnego kraju, własnych narodu, żeby obywatele mogli zadecydować, że kto u nich może się osiedlić.
jestem szczęśliwy, że kilka moich projektów mogę się, kilku moich projektów mogę z Państwem podzielić. Ufam, że to spotkanie tutejsze to jeszcze jest początek tych wszystkich spotkań, co jest jeszcze nas czeka. Z różnych krajów Europy mamy podobne zdania. Możemy zbudować nową Europę, nowe obywatelstwo, które bazuje na zjednoczeniu suwerennych państw europejskich.